Tak, też zastanawiam się, jak Trevor się tutaj kurwa znalazł. Witam was wszystkich ludzie bardzo serdecznie, tutaj T-Volt, a przed nami jest nasz ulubiony bohater, który jest w trochę dziwnych okolicznościach. Elo, elo, o, zabiłem go, kurwa, szybko. Słuchajcie, nie wiem, czym się będziemy dzisiaj ogólnie zajmować, zobaczymy sobie dopiero. Myślę, że wykonamy sobie jakieś misje. Nie dam rady zajebać tego ziomka? No kurwa, nieśmiertelny jebaniec. No to muszę go potraktować, o kurwa, czy to jest wy... Oh shit! Tutaj widzę, Trevor ma jakieś... ciekawe... A to tuu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 u
gdzie jestem i dlaczego Trevor biega w samych gaciach, ale strasznie kojarzy mi się to z Breaking Bad. Jeżeli oglądaliście Breaking Bad, które no niestety w tej chwili już się skończyło, no co ja wam poradzę, że się skończyło? Ja muszę nadrobić odcinki, jestem chyba na początku, nie wiem, czwartego sezonu w tej chwili, ponieważ zawsze ten serial oglądałem na zasadzie, oglądam cały sezon, parę miesięcy przerwy i kolejny. Teraz nadszedł czas, żeby obejrzeć wszystkie pozostałe sezony, nie wiem nawet dokładnie liczbowo, ile mi ich pozostało. Do samego końca. Słuchajcie, GTA Online działa już trochę nawet lepiej, aczkolwiek nie ma w tej chwili Hun też, byśmy razem ponagrywali. On jest na zajęciach, ja na zajęcia dopiero będę wychodził. Tak więc kiedy tylko się zgramy, myślę, że nagramy dla was jakiś materiał suitaśny z tego. Tak, non stop mi się bateria wyczerpuje, trudno, jak się kurwa wyczerpie, to zmienię. Mam obok siebie drugą parę, ponieważ w tej chwili lecę na tym nowym kontrolerze i nie wiem, czy podpięcie go, kurwa, ale to będzie mi co 5 minut krzyczało. Nie wiem, czy podpięcie go do USB-ka wątpię, żeby cokolwiek zdziałało. Chociaż może. Chuj, szczerze tego pada wie. Szczerze, baterie też są świeże, więc nie widzę, dlaczego miałoby się tak jebać. Zmienimy sobie samochód. Dlaczego? Bo tak, ponieważ ten jest bardziej chyba sportowy. I śmiesznie się to będzie jeździło po tych wszystkich górach. Okej, dobra. Ochotnicy, patrzcie, co my tutaj mamy. Przecież to są nasi ulubieńcy, którzy polują na nielegalnych, nielegalnych w cudzysłowie, imigrantów, czyli nasi najlepsi przyjaciele w tej grze, ponieważ, cóż, misje wykonywane dla nich są jednymi z przyjemniejszych. O, widzę, znowu mamy jakieś, kuchwa, elektryczny silnik. YOLO swag. Wjadę sobie na tą górę. Ogólnie mam teoretycznie aż 9 km, ale to jest 9 km, jeżeli poruszamy się po drogach. A jak wiecie lub nie, nie poruszam się po drogach. Przynajmniej kiedy tylko mogę. Na razie mam nadzieję, że ten samochód w miarę jakoś będzie mi wytrzymywał. Nie będzie mi kurwa ciągle ten monit o baterii wyskakiwał. Pewnie będzie. Kurwa. Widzicie, droga prowadzi nas tam gdzieś tam w lewo, ale ja potrącę strusia. Gińcie kurwa, dwa strusie zabiłem, ale jaja. Jakaś dziwna muzyka nam tutaj leci. Meksykańska muzyka. Pojedziemy sobie tak na wprost. Na wprost, ja to jest zwykły mój standardowy środek transportowania się w GTA. Ogólnie słuchajcie, wypuściłem już ponad kurwa 40 odcinków z GTA. Tak więc jadę całkiem ostro. Myślę, że przeganiam większość osób, które tą grę wrzucają. Albo już poprzeganiałem w pizdu. Nie wiem, czy będę pierwszą osobą, która Let's Playa skończy, czy może ktoś już skończył, czy nie. Ale z moją zasadą 3 odcinków dziennie, myślę, narzuciłem sobie całkiem niezłe tempo. Aczkolwiek to tempo będzie się musiało zmienić w najbliższym czasie. Stety, niestety, ponieważ no nie można, kurwa, ciągle grać w GTA i wrzucać 3 odcinków dziennie. Mój kanał to nie jest kanał o GTA, chociaż w ostatnim czasie można było jak najbardziej takie wrażenie odnieść. Ale chcę to trochę zmienić, wychodzi niedługo Beyond Two Souls, teraz jest beta Battlefielda 4, z której jakoś wielu filmów wrzucać nie będę, no ale jednak jakieś będę. Zagrać sobie ze znajomymi i tak dalej. Żeby sobie wam tą gierkę bardziej pokazać, szczególnie, że premiera jest ile? Za 3 tygodnie? Coś takiego, pamiętam. Gdzieś wyczytałem, że beta właśnie odbywa się 3 tygodnie, kamień! 3 tygodnie przed premierą pełnej wersji gry. Więc też nie ma co w to szpilać jak pojebani, ponieważ tak niedługo udostępnią nam pełną wersję. Wychodzi Batman Arkham Origins, aczkolwiek to jest... No trochę jeszcze czasu nam zostało, bo tak wydawało mi się, że wychodzi na początku października, ale wychodzi raczej pod koniec, 25, coś takiego. Ale jest Beyond Two Souls, które też będzie bardzo ważną grą. Na pewno na moim kanale pojawi się, myślę, że możliwe, że w bardzo podobnej intensywności, co pojawiało się GTA.
a myślę, że wszystkim się to spodoba. Pięknie wylądowałem na czterech kołach i kurwa uderzyłem w kamień. Taki fail. Myślę, że jak dojadę na miejsce, to może być już poranek. Trudno mi powiedzieć, która jest w tej chwili godzina. O chuj. Oczywiście to wszystko zakładając, że dojadę na miejsce. Aczkolwiek ten samochód jak na razie sprawuje się całkiem nieźle. Nagle jak mi pierdolnie bateria, to będzie gorzej, ale gra na szczęście odpala specjalny ekran, który nas informuje o braku kontroliera. O chuj, to może być trochę niebezpieczne. Hello? Nadal jadę w samych gaciach, to też jest bardzo fajny element tej sytuacji. Proszę bardzo. Spróbujemy się wspiąć na tą górę za pomocą tego oto sportowego samochodu, ponieważ mój zostawiłem gdzieś w pizdu hen daleko. O, ale jak na wspinanie, to jadę w trochę złym kierunku. Muszę jechać w górę góry. Mimo braku dróg, którym się niespecjalnie przejmuję. Aha, mogłem w sumie pojechać tą drogą, to by wyszło podobnie. Albo niekoniecznie, bo my mamy jechać gdzieś tam w prawo. A, muszę złamać wszelkie zasady po prostu fizyki, żeby się tam dostać, tak jak ja planuję. Prawdopodobnie. Czyli wjechać tym autem pod tamtą górę. Wiecie, to powinno działać jak konie w Skyrim, które potrafią się utrzymać tak, że ja pierdolę. Dobra, uwaga. Ej, olo, o cholera. No musiało mnie wybić, serio. Odwróć ten samochód, Trevor, wiem, że potrafisz. Wiem, że Master Chief natknął cię jego mocą i potrafisz odwracać samochody do góry nogami. Proszę, tam widzicie jakieś okrężne drogi, 2,5 km. Tutaj po prostu przygazuję. Proszę, tutaj już wjechaliśmy. Tamta góra to już jest tylko kwestia czasu. Jeszcze jak się rozpędzimy naszym super elektrycznym silnikiem, to proszę was. Tak co do samochodu, widziałem dzisiaj obok mojego miejsca zamieszkania wypadek. Skuter zderzył się ze Smartem. Najbardziej pedalski wypadek na świecie. Oczywiście Smartem tym mniejszym, ten większy jest nawet w porzo. Ja, to jest samochód mojej mamy, ja nim osobiście sobie czasem jeżdżę. I tutaj akurat nie narzęka, bo nie jest to jakaś mała pipiduwa. O chuj. Po fajnych wzgórzach jeżdżę, do fajnej muzyki w ogóle. Driftuję bokiem. Nie! Shit. O, właśnie widziałem drzewo po drodze. Ciekawe jak się musi czuć Trevor w tym samochodzie. Dobra, okej, żyjemy. Co prawda nasze koła są tak bardzo kurwa odsłonięte, że... No, ledwo skręcam, cholera jasna. Czas zmienić samochód. Ten mi wiernie służył, ale jest tak bardzo już rozjebany. O, tutaj raczej to pociąg prędzej skołuje. No dobra, jeszcze troszeczkę musisz przejechać w samochodzie. Jeszcze tylko kurwa trochę. Uda ci się, uda ci się. Chyba, że nie dam rady już tym gównem skręcać. Będzie gorzej. Oh, yeah. Weasel News. Chcę do jakiegoś światła wjechać, żeby zobaczyć, jak bardzo jest rozjebany. O. Czemu, kurwa, samochód mi automatycznie jedzie do przodu? O, nie można, aha, no, to jest ten moment, o którym wam mówiłem, czyli skończyły mi się baterie, momencik, zamienię sobie teraz bardzo szybko, ponieważ kurwa mogę, bo mi leżą obok inne baterie, chociaż te, które w tej chwili, znaczy włożyłem do pada jakieś 3 dni temu, powinny być, wiecie, świeżusieńkie, nowe i działać jak marzenie, ale najwyraźniej tak nie było, oby ta para, którą mam obok, nie była tak failowa. Gdzie ona jest? Tutaj, jedna bateria i druga bateria. Dlatego mi samochód sam jechał do przodu. Już się bałem, kurwa, że kolejny kontroler mi się pierdoli. Włączymy go teraz. Włączymy. Sweet, działa. Już jestem niedaleko mojego miejsca destynacji. A teraz sobie mogę wreszcie zobaczyć w tym świetle pięknym, jak wygląda mój samochód obecnie. Wysiadaj. O Boże. Ja pierdolę. W ogóle przodu nie ma, przód nie istnieje. Silnika tam w środku nawet nie widzę. Jechałem kurwa na mocy piramid, która mnie wspierała, ale mam tutaj jakiegoś pick-upa, powiedzmy. Nie znam się do końca. Pick-up Karin Rebel, terenowy samochód. No, terenowy może nawet lepiej by się sprzydał. Myślę, że moim samochodem, chociaż zresztą samochodem Trevora może i by się też tak ładnie jeździło po górach, ale... Przecież tu nie chodzi o to, żeby terenowym samochodem po terenach... Kurwa i nie mam świateł! Na dobry początek. Chodzi tutaj przecież o to, żeby właśnie po terenach jeździć samochodem nie terenowym. Czyż nie tak? Czyż nie, czyż tak?
Czy tutaj też już jakieś koło zdążyłem rozjebać? Czy on taki jest po prostu mało skrętny? Patrzcie jak tańczy. Bada para 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 para. Wypierdalam, słaby ten samochód. Ty będziesz dobry. No co? Rzucasz się, ziomuś? Rzucasz się? Wypierdalaj. Gościu w gaciach zajebał ci właśnie samochód. Co ty na to? Cheval Fugitive Sedan. Okej. Okay. Znowu mnie kurwa głowa boli, jak zaczynam grać w GTA 5. Co jest? Nie podoba mi się to. Moja uczelnia w ogóle leci w chuja. Opowiem wam ciekawą historyjkę. Zaczął się we w ten wtorek rok akademicki. Okej, okay, spoko. Idę się dowiedzieć, jakie mam zajęcia. Potem na te zajęcia w miarę przychodzę i wszystko jest w porządku. Ale uwaga. O, tutaj się coś dzieje. Mogę kogoś zabić? No, he is not. Ten też zrobił chyba jakiś mały przejazd po dupie. Areszt obywatelski. O, wybaczcie na momencik. Dobra, okej, okay, wybaczcie. Kontynuujemy w takim razie. Aha, przepraszam, miałem jego hajs zabrać. $500. Ja mam nadzieję, że te wszystkie moje dobre uczynki, które ja tutaj czynię, się zwrócą i opłacą. Co tam? He saw the error of his ways. Who says chivalry is dead? I only wish... Dostałem aż $50 za to, ja pierdolę. Ogólnie ktoś mi napisał, że mogę spróbować rozpierdalać bankomaty. Ciekawy jestem, czy mi się uda. Giń, pierdolony bankomacie. Dobra, chuja to daje najwyraźniej. Dlatego pierdolę. Zmienię sobie broń w taki sposób. Wsiadam do naszego sedanika. Tutaj możemy trochę gościa pokiereszować. Policja? Jaka kurwa policja? Co wy gadacie? Nie lećcie sobie ze mną w chuja. O, ale za to zrobię jedną rzecz. Jeżeli mamy tutaj ammunition, to chyba będzie ammunition. Nie wiem, czy tutaj są jakiekolwiek inne sklepy z bronią. Ammunition, oczywiście, że ammunition. Poupgrade'ujemy sobie nasze bronie, ponieważ zobaczę sobie, w jakim one są stanie obecnie. Da, nie przejmujecie to w ogóle, że taki kurwa ziomuś sobie przyszedł do ciebie do sklepu. Pistolet bojowy, pistolet przeciwpancerny. O, mogę sobie zupgrade'ować paralizator, mogę kolorki zmienić. Proszę bardzo, policyjne barwy. Hajsu akurat zdeczka mam. Pistolet przeciwpancerny. Kupię sobie w chuj amunicji do niego, jako że jestem bogaty jak skurwysyn. Damy powiększony magazynek, latarkę, tłumik, policyjne barwy. Amunicji tak od kurwy, żeby mi nigdy tego nie zabrakło, mimo już tego nigdy kurwa nie wykorzystam nawet. Spokojnie gro, lecimy dalej. Pałka, kurwa, nóż, to wszystko jest mi niepotrzebne. Mogę sobie oczywiście, wiecie, każdą broń kupić, każdą zupgrade'ować i każdą mieć wykoksaną, nie? Karabin szturmowy, karabinek. Ten jest lepszy. Karabinek. Dup, 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 dup. Kurwa, co za wydatki. Poproszę policyjne barwy. I jeszcze od kurwy amunicji. A nie, amunicję już mam od kurwy. To spoko. Mam tutaj ciężki karabin snajperski. Ja kupmy go sobie, kurwa. Zaawansowana luneta. Wojskowe barwy. Amunicja. Stoję dobrze z amunicją. Karabin maszynowy. Bojowy karabin maszynowy. Powiększony uchwyt. Luneta. Wojskowe barwy. Amunicji mam trochę, ale nie wiem, czy to nie będzie za mało jak na jak na taki przykokszony karabin. Granatnik. Mogę zupgrade'ować granatnik? Oczywiście, że mogę. Uchwyt, latarka, luneta. Policyjne kurwa barwy. Granaty mam pełne. Okej, okay, w porządku. Tam mam jakąś dziwną broń. Szturmowe SMG, darmowe. A co, może jakieś chyba bonusowe bronie? Mogę? Nie, mogę sobie tylko rakiety dokupić. Ciśniemy kurwa, 20 rakiet, to mi się podoba. Te barwy są lepsze, wojskowe. A czego ja tu jeszcze używam? Strzelba szturmowa. Dup, dup, dup i dup. Nie wiem, czy tłumik mnie trochę nie ujebie. Wojskowe barwy. I nabojów też od chuja. Kupimy sobie w tej chwili też... nie no, ubranie na razie mi się podoba. Opancerzenie sobie zakupię. Najdroższe oczywiście, żeby mieć pełną kamizelę, jakby mnie ktoś zaczął nakurwiać. Może jakąś sobie bluzę kupimy? Ale jak nie, chuj, jebać kurwa bluzy. Na co mi bluza? Dobra, wszystkie bronie poupgrade'owane. Jestem zaraz obok mojego miejsca wykonywania misji. Co prawda tutaj będę się bawił paralizatorem, ale mieć upgrade'owane bronie to zawsze na wszelki wypadek dobra sprawa. Skręciłem, he. Gdzie jesteście? Rusek i popierdolec jakiś drugi. Gdzie oni są? Byli tutaj, nie mówcie mi, że już ich nie ma.
Gdzie oni kurwa są? Czekajcie, wycofam trochę. Albo mi się wydaje, albo ich nie ma. No kurwa, tyle po nich jadę, a ich nie ma. Spokojnie, spokojnie. Jedyne misje, jakie w tej chwili widzę, mam do wykonania. O, widzicie, to jak na dół dam, to jest moja postać z multiplayera, którą, wow, uwaga, udało mi się kurwa zapisać. Michael. Co prawda poupgradowałem bronię Trevorem, jechałem jak debil do misji, która mi zniknęła. Spoko, może to jest misja nocna, noc się skończyła, więc penis. O Boże, o Boże, muszę przeciągnąć. Co robi Michael? Posuwa jakąś prostytutkę pod mostem? Nie, przygląda się widokom. Wsiadamy. Wsiadamy i jedziemy do miejsca oznaczonego jako T. Nie jestem chyba daleko. Nie, nie jest źle. Trevor. Wybieramy z listy i nakurwiamy. Sedanem jakimś sobie tutaj pojechał, kurwa, czerwonym, pewnie kradziony. Pewnie Franklin mu ukradł. W ogóle jakie podejrzane? Mamy grę, w której zaczynamy jako ten murzyn, okej, okay. Znaczy w miarę jako murzyn zaczynamy i główną osią jego zarobku jest kradzież samochodów. Przypadek? Nie sądzę. Rasizm? Na pewno. Zapierdalamy. Brakuje mi tylko w każdym GTA licznika prędkości tego samochodu. Jestem strasznie ciekaw, jak szybko zapierdalam. Czy to policja schowana? Nie, to jakiś samochód skampiony. A mi trochę nie wyszło. Myślałem, że pojadę sobie jakoś przez tą dzicz, ale niewiele to dało. Tutaj mamy jakiś losowy ten event. Co się tutaj dzieje? What's going on there? Cześć. What the fuck, man? They're trying to kill me. Squeal again and I'll blow your damn head off. Widzę tutaj jakichś ziomeczków. Man, am I glad you came along. Come on, let me sort you out. I gotta get my karma back on track. Co się tutaj dzieje? I co ty? Yeah, I got some paper stashed in the car. And at no point did you think about giving that to the guys about to kill you. Them bikers ain't right in the head. Who blasts a fool over a half a key? Drug dealers who don't get paid, that's who. Aha, dobra. Gdzie masz ten hajs, murzynie? Najpierw możesz mi dać hajs, potem ja mogę cię zabić. O, kolejni. Mogę ich powybijać? Mogę ich chyba powybijać, nie? Czemu ich w ogóle nie trafią? To jest dobre pytanie. Dobra, czekajcie. Zaczną mnie chyba napierdalać, nie? Bardzo, bardzo kurwa dobrze. O to mi chodziło w sumie. Elo. No gin, kurwa, powiedziałem. Dobra, ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Ten jeszcze chyba żyje. A nie, tamten leży na ziemi i napierdala. No w porzo. I prayed for a crazy motherfucker and the big man came through. This is for you. You earned it. Now, we should bounce. $1000. Kurwa, tyle wygrać, nie wierzę. Zabiłem 6 ludzi chyba. 1, 2, 3, no tu 4. Wykropnąłem 6 ludzi dla $1000, ale ze mnie sprzedajna kurwa, prawie jak na YouTubie, no nie wierzę. Weźmiemy sobie też jeden motocykl jako zapłatę. Mamy kulę w prawym ramieniu. Michael does not give a shit. He's too awesome to give shit. Ale o, jebać tego sedana, którego tam zostawiłem. Z koło jest nowego. Pojedynek. Jedno wstało, drugie wstało, ale tylko jeden może wyjść z tego pojedynku zwycięsko. I nie będziesz to ty, ziobuś! Nikt nie może wiedzieć, że miałem wypadek na motocyklu. Ktoś mnie tam chyba chciałby gonić. Też czerwona kropeczka na mapie, ale nie dam mu tej przyjemności. Tylko wybrane indywidua mogą mnie gonić. Dobra, jedziemy wykonywać misję. Zobaczymy, na czym będzie polegała. Ale o! O, jak pięknie zaparkowałem nawet, to mi się podoba. Do mieszkanka. What a shit.
Co, dzień nam przeleci do jakiejś konkretnej godziny następnego? Czy może wieczór się nam odpali? Popołudnie jakieś. Cały we krwi wraca z przejażdżki na most. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, oh. Baby! Yeah! Oh, this better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, oh, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Napalonym skunksem, huh? Kto prowadzi? Get a boat and meet me under Raton Canyon Bridge. I'll be on the earpiece. Canyon Raton, to jest to. Wskocz do pociągu. I już mi się podoba. Jedziemy po łódkę w takim razie, z tego co rozumiem. Wee, oh shit! Damn, I'm good. Alright, so I'm taking a car to steal a boat, stick up a train, and get some gold. That's about the size of it! Make it a fast boat! Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So, it's like gold bricks on board, right? Sometimes! This is a high-value courier service run by... Meriwether! Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! This ain't a weapons train, it's goods too valuable to insure for air travel trade. Gold? Sometimes gold, sometimes our work, priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Okay. And here she is, a magical train. O kurwa, jedzie. Niech mnie chujec. Chugga, 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 chugga. What? Tuku, 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 yeah. Tuku, 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 yeah. Zrobię wheelie. Wheelie! Another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick him up when I'm back at the trailer. Z wniesienia możesz wskoczyć na pociąg. Okej, okay. YOLO! Ups. Getting changed. What have you turned into? Kurwa, jak ja mam teraz z tego wzniesienia tam, znaczy dobra. Dam jeszcze raz tam radę wskoczyć, będę miał kolejne szanse, powiedzmy. O chuj, udało mi się, kurwa. O nie! Aha, mam jechać na sam początek pociągu. Ja pierdolę, ktoś chyba oszalał. Dobra, będę miał chyba jeszcze jakieś szanse kolejne, ale kurwa, muszę poczekać, aż się skończy ten pociąg. No niech mnie kurwa chuj! Ja pierdolę. Spokojnie, peacefully się będę cofał. Dobra, dobra, okej. Okay. To wzniesienie przegapiłem, ale mam jeszcze kolejne. O chuj! Kurwa mać! Powinienem brać udział w jakichś pierdolonych tych derbach kaskaderskich, kurwa. Aha, dobra, przegapiłem wszystkie kurwa wzniesienia. No oczywiście, że tak, jasne. Ja pierdolę, wskoczyć na pociąg i jeszcze jechać po tym pociągu do przodu. Ktoś tu wypalił za dżokraku. O! Pozwoli mi się już zacząć od samego pociągu. Kurwa mać, co to w ogóle ma być? Jadę motocyklem po pociągu. To prawie jak spełnienie moich najskrytszych marzeń. Kurwa, to jest taki po prostu definicja męskości i zajebistości. Woohoo! Sweet. Ta 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 ta
Ratatatatatata, sweet. Kogo muszę teraz zabić? Howdy! There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it? Be under that fucking bridge. When we go past Toledo Station, whole of Meriwether's gonna be on to us. O kurwa, no to będzie ciekawie. Nie wiem, czy ciągłe przyspieszanie to dobry pomysł, bo w sumie wydaje mi się, że mogę się przez to wypierdolić z torów, ale jolo. Czy my będziemy wysadzać kurwa most, żeby pociąg spadł? Zajebiście! Dobra, Michael time. Co się teraz będzie działo? Jest na łódce pewnie. No, oczywiście łódkę skombinował, jak żeby inaczej. Płyń do mostu kolejowego. No jakąś taką pseudo pontono łódkę sobie skombinował, wiesz, to jest pontonorówka. Sweet! Jestem delfinem, patrzcie na mnie. Oj, oj, oj. Most kolejowy jest dalej, nie jest to ten most. Cholera. I'm living the life, my friend. This is quite a spot you picked. Enjoy it now, because it's about to start raining fire. O kurwa, co się dzieje? Shit! Oh! Oh my fucking god! Ja pierdolę, co jest? O tak, niech na ciebie wagon spadnie. Oh, oh, oh. Trochę mało się woda rozprysnęła, jak na taki kurwa karambol. Granat, bomba przylepna. Now, if I was a speed freak cannibal, what would I blow up a train to steal? Don't be smart. Otwieramy. Our moment of judgment is fast approaching. Cholera, muszę jeszcze trochę tego tam poprzyklejać. Open up that freight car. No kurwa, już otwieram. Tylko muszę poprzyklejać więcej tych bomb. Dobra, cztery myślę powinny wystarczyć. Trzy. Dwa, jeden. Ah, let's get rich, Mikey! Chyba Michael będzie to wyciągał, a my musimy się bronić. Coś tak czuję, ponieważ Trevor wyjął karabin. O, słyszę coś niedobrego. Słyszę broń. Meriwether fleet here, bro! Mam was, skurwisyny. No i co powiecie na mój, kurwa, karabin bojowy z upgrade'ami? Kto, kurwa, kolejny helikopter? Serio? Pięknie, zabiłem pilota i wszystkich w środku. O chuj. Są u góry? O chuj, nie, to nie to. Skaner termowizyjny. Gdzie jesteście, kurwa? Aha, oni się kryją. Skurwysyny się kryją. A, tam jest ostatni. Chodź tutaj, mistrzu. No more sniper, so you can come out as soon as you find something. Trafiłem go? Nie trafiłem go. Shooting in now. Chyba coś trafiłem. Pięknie. It can't be this hard to find treasure in the magical train. Coś tam? Co się tam kurwa dzieje w ogóle? Oni się tam zsuwają, spadają, chuj ich wie. Kolejni strzelcy tam są, ale spoko. Jeden strzał w ramię i ziomeczka nie ma. A chodź tutaj. Bum. Wszystko płonie. Michael, szukaj tych jebanych obrazów. Mona Lisa. Dama z kuną. O chuj! Nie wiem, czy chciałem do tej wody wskakiwać. Wsiadaj do pontonu. Michael, ty kutasie! Gdzie jest ponton? No kurwa, wchodzę, chodź. Jedziemy. Już myślałem, że wywali Michaela z miejsca.
Zajebiście, Michael, kurwa, fajnie pływasz. Kto cię uczył? Gdzie ty w ogóle zdobyłeś licencję na pływanie? Kurwa, na koniu? O. We got both on us. Możemy się przełączyć na Michaela i spierdalać. Uciekaj rwącym potokiem. Nie wygląda na taki rwący, no ale już chuj. Gdzie jest Franklin, kiedy potrzebujemy jego umiejętności? O chuj, no prowadzę iście jak Michael, kurwa, łodzią po ziemi. Kurwa mać! Oho, zaraz będę na mieliźnie. Chuj, przegrałem. Mogłem, kurwa, wziąć Trevora i strzelać. Czemu jesteś odwrócony w drugą stronę, frajerze? Strzelam przez naszą własną szybę. No i kurwa, ja teraz nic nie zrobię, bo jestem na mieliźnie. Ja pierdolę! No i to jest umiejętność prowadzenia pojazdów u Michaela. No po prostu chuj! Ech. Płyniemy jeszcze raz, zobaczymy. Spróbujemy popływać. Zobaczymy, jak moje umiejętności pływania się sprawdzą. On niech sobie strzela, a ja będę spróbował płynąć. Whee! Dobra, okej. Senior! They got guys on land! Enjoy the scenery a minute. No, wpadaj do wody, kurwa, z powrotem. O, dobra. Albo nie, chuj, pierdolę. Ja będę strzelał. Kurwa, gdzie są ci ludzie? Dobra, zabiłem kierowcę, to w sumie jestem poniekąd bezpieczny. Tak przynajmniej powiedzmy. Hey, Em! Good thing you changed clothes! You couldn't have done this without that weird vest thing! Dziwna kamizeleczka. Toż to jest pianka chyba do nurkowania, nie? Nie muszę przeładowywać, nic kurwa nie muszę. Za fajny jestem na przeładowywanie. O, penis. Chopper, right behind us! Co ty nie powiesz, że chopper? No kurwa, strzelają do mnie, to zauważyłem. Giń! I don't know, man. I get kind of pissy when I miss a putt. Piękna akcja. Mam nadzieję, że Michael będzie, że tak powiem, trzeźwo pływał. Przybij do plaży. W jakim... O chuj! O to bym kurwa przybił jak gwóźdź w drewno. Tak od góry, wiecie, boom. Huch. Północne Kmesh. Wow, man! You work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make for senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Transport's taken care of. Ron's dependable, you see. Idź do pojazdów do ucieczki. No to ja pierdolę. Co my znaleźliśmy w środku? Mam nadzieję na jakieś grube hajsy. Którym pojazdem będziemy uciekać? No panie, no chyba buggy. Isn't hers, huh? Because of your independent spirit. Hey! Hey, before you go. Show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? Wearing things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job. Not your call to make. Nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Oh. Ooh. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep
Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Bank rezerw, ha? Nie mam dokładnie pomysłu, czym to jest. Oprócz tego, że częścią tej nazwy jest słowo bank. I to mi się już podoba. Lepszy niż CJ. What? Okej. Oh yeah. Tak się wjeżdża. Lepszy niż CJ, bo chyba CJ-em też się skakało motocyklem na pociąg? Nie jestem pewien. Tak czy siak. O, penis. Konferencja. Jedziemy. Hello. Talley's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Okidoki, naciśnij D, aby rozpocząć wyścig. Mam lepszy pomysł. I just got a full tune-up. This thing is gonna fly. Hello. Oh, shit! Tak się rozpoczyna wyścig, moi drodzy. Zakończymy tym czynem nasz odcinek. Albo chuj, jeszcze zdążę spierdolić przed policją. Widzieliście, jak wsiadł, kurwa, do tego samochodu śmiesznie? Trolololololo. Chyba nas zaraz zobaczą z tego helikoptera, kurwa! Wielki spierdaling! Poprzez góry i potoki będę uciekał, aż na me oczy zajdą mroki. Penis! Jedziemy, mój buggy! Do góry! Ciągnij mnie do góry, jak mam koza jeleniej. Strzelają do mnie, kurwa! Nie! Mam dziurę w dachu! Dobra, mam dobry pomysł, jak się nimi zająć, tylko muszę wyhamować i wysiąść. Gdzie jest, kurwa, ten helikopter? Gdzie jest moja rakietnica? Do góry, Trevor, kurwa, nie wejdziesz tam? Słaby jesteś. No, kurwa! Dobra, chuj, spróbujemy inaczej. Chodź tu, helikoptrze. Chodź tu. Albo nie, może się tak, kurwa, jednak nie uda. Chuj to wie! Giń. Mogli na przykład śmigło rozwalić, to by była dobra opcja. Dzisiaj mam jebaczowy odcinek, ponieważ nie mam za bardzo czasu nagrywać dzisiaj więcej. Albo na przykład byście dostali tylko taki właśnie jeden jebitniejszy odcinek z GTA chociażby. Taka też opcja istnieje. Co, spierdolili? Lol. No to frajerzy. No i co ja mam teraz, kurwa, zrobić? Dalej jestem chyba widziany przez nich. Ej, Trevor! Co ty, kurwa, na brzuchu będziesz zjeżdżał na dół? No kurwa, no. Dalej mnie widzą, nie mam się jak gdzie schować za bardzo nawet. Mogę... O, nie widzą mnie. Lol, i nie wlezą tutaj, bo są frajerami. Okej, dobra, w porządku. Póki stąd nie spadnę, jestem chyba bezpieczny, bo oni stoją to na... trzy gwiazdki mi znikają właśnie, trolololo. Okej, dobra ludzie, poczekamy sobie, aż nam zniknie nasz wanted level. Zapiszę sobie wtedy grę i odcinek zakończymy. O chuj, coś tu leci. Nie, helikopter mnie zobaczy zaraz. Kurwa mać! Dobra, właśnie się za... O kur... Nie! Nie, staczam się na dół do policji, nie! Trevor, ogarnij się, proszę cię! Nie! Chuj, kurwa, jak sprężynka na schodach! Fuck my life. O, była całkiem spora bezwładność. Gdzie jest ten pierdolony helikopter? Hello? O, sweet!
Dobra, wbijam z powrotem na górę. Może tym razem nie przyleci helikopter, który mnie zobaczy. A mogę też zrobić jeszcze jedną rzecz. Znaczy, podbiec jakoś tutaj, na tą górę. No dawaj, Trevor, dawaj, kurwa, kondycja! Tam są ci wszyscy policjanci? Chyba jakoś tutaj, nie? Kurwa, przewróciłem się teraz, świetnie. Pijany czy kichuj? Elo, 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 elo. Yo! 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 Cztery gwiazdki, miło. Yo! Hej! Yo! Woohoo! Pięknie. To mi się podoba. Elo! O kurwa, strzelają do mnie i to teraz tak hardkorowo. Muszę się schować za skałą. Tu jestem bezpieczny. O, leci kolejny helikopter. Myślę... Przewróciłeś się o krzak, Trevor! O, nie widzą mnie może. Ukryję się w krzakach. No visual, bitch! No visual! You have a visual! Kurwa, nie trafiłem. Dam radę ukryć się w tych krzakach na przykład? Ktoś tu chyba idzie do mnie. Jeżeli ktoś tu idzie, to gorzej. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł pewien. Mam pewien pomysł, zobaczymy czy uda mi się go zrealizować. Nigdy mnie nie dorwiecie! Woohoo! Jebać policję! Sweet. No, tak, tak mniej więcej. To jest taka OP taktyka na pozbycie się 4 gwiazdek Wanted Levela, tylko i wyłącznie za koszt $5000, chyba tak. To jest kurwa nic, szczerze. Porównując z hajsem, jaki tutaj można w tej grze robić. Okej, okay, to teraz zakończymy odcinek. Ludzie, mam nadzieję, że ta akcja na sam koniec się wam podobała. Jeżeli tak, no to cóż, nie zapomnijcie ocenić odcinka i do zobaczenia następnym razem. Gra się niezwykle długo ładuje, więc bye bye.